Witam w następnej części kursu na temat normal map w Blenderze. Mamy do czynienia z taką sytuacją. Tutaj jest nasz obiekt, widok renderowany, normal mapa, której użyliśmy. I tutaj cały setup nodów, który powoduje, że to daje nam wrażenie wypukłości na obiekcie. Przypomnijmy sobie, nasz setup. Mamy image texture, gdzie podpieliśmy naszą normal mapę. Jako koordynatów używamy mapowania UV. Tu mamy kombinację, dzięki której możemy odwracać kanały, jeżeli jest taka konieczność. Normal Map Node, czyli przekształcamy kolor na wektory, i to jest wpięte do normal input naszych shaderów. Dzisiaj chciałbym skupić się na interpretacji tekstury, której używamy. W naszej sytuacji dodaliśmy sobie image texture i podpięliśmy naszą normal mapę. Ale oczywiście tutaj możemy podpiąć jakikolwiek inny obraz i używać go na przykład jako kolor naszych shaderów. Aby te tekstury były odpowiednio interpretowane, mamy tu w samym nodzie wybór między opcją color i non-color data i ustawiamy sobie to w zależności od tego, jako co chcemy naszej tekstury użyć. Logiczne jest, że ustawiamy to na color, gdy chcemy użyć tekstury jako color. A na Non Color Data, gdy chcemy jej użyć jako dane, na przykład jako wartości wektorów. I w sumie na tym można by skończyć cały wywód, ponieważ do tego, żeby poprawnie używać tekstur, żadna dodatkowa wiedza nie jest nam potrzebna. Chciałbym jednak wyjaśnić o co chodzi, to znaczy, dlaczego wartości RGB muszą być inaczej interpretowane w zależności od przeznaczenia. Zaczniemy od opcji Color, która jest defaultowa, i wyjaśnimy sobie, co się przy takim ustawieniu dzieje. Po co się dzieje i dlaczego? Jeżeli tę opcję mamy ustawioną na color, wykonywane jest przekształcenie wartości rgb zapisanych w pliku z przestrzeni srgb na przestrzeń linearną. Brzmi strasznie, wiem, ale na razie się tym nie przejmujmy. Generalnie te wszystkie przekształcenia służą naprawieniu pewnego błędu czy też dziwnego zachowania samych monitorów i jest to swego rodzaju zaszłość historyczna. Z czasów, gdy jedyne monitory, jakie istniały, to monitory kineskopowe. Obecne monitory nie mają z tego co wiem, takich ograniczeń, ale ze względu na kompatybilność, ograniczenie techniczne kineskopu jest tak, jakby odtwarzane w obecnych monitorach tylko po to, żeby obrazy wyświetlały się identycznie. I teraz o jakie ograniczenie kineskopu chodzi? Otóż monitory nie reagują na nasycenie światła linearnie. Przy niskim nasyceniu światła mamy słabą reakcję, to znaczy potrzebna jest dużo większa zmiana nasyc nasycenia, niż zostanie wyświetlona, a przy wyższym nasyceniu mamy dość mocną reakcję mocniejszą niż wynikałoby to ze zmiany poziomu sygnału. To wynika z fizyki, z samej konstrukcji kineskopu i w to nie będziemy się zagłębiać. Z naszego punktu widzenia ważne jest, żeby zrozumieć, że kineskop zniekształca wartości nasycenia. Zgodnie z mniej więcej takim wykresem. Podkreślam, że ta reakcja wygląda mniej więcej w ten sposób, ja tu idealnie tego nie odtworzyłem. I teraz ten błąd, to zniekształcenie jest policzalne i znane, dlatego można dość łatwo zapobiec nieprawidłowemu wyświetlaniu obrazu. Można po prostu w samym obrazie, w jego wartościach RGB, zawrzeć odpowiednią korektę. Która spowoduje, że to, co zobaczymy na ekranie, będzie zgodne z planowanym nasyceniem światła. Zatem, jeżeli mamy już jakieś wartości, jakieś nasycenie światła, które chcemy wyświetlić, dodana jest do tego tak zwana korekcja gamy. Czyli obraz przepuszczany jest przez coś takiego i dokładnie takie wartości te skorygowane wartości zapisywane są jako wartości pikseli jeżeli używamy powszechnie stosowanych rodzajów plików takich jak JPEG, PNG, Targa czy TIFF i jeżeli nie będziemy wykonywać na obrazach na ich kolorach żadnych operacji w zasadzie nie ma żadnego problemu Standardowo obraz w swych wartościach zawiera korekcję gamy. Więc jeżeli podamy to na monitor, monitor wyświetli obraz, poddając go wcześniej działaniu błędu, jaki ma w sobie, co na koniec da nam dokładnie takie nasycenie, jakie być powinno. I znów wydawałoby się, że na tym można by było skończyć. Ale ponieważ wartości RGB, jakie zapisane są w obrazach, nie odzwierciedlają prawdziwego nasycenia światła. Wszelkie operacje, jakie na takich wartościach wykonujemy, obarczone są błędem. To ma szczególne znaczenie w grafice 3D, gdzie opieramy wszystkie nasze działania na nasyceniu światła. Chcielibyśmy, żeby na przykład zwiększenie siły jakiegoś źródła światła dwukrotnie spowodowało rozjaśnienie obiektów, które są nim oświetlone, również dwukrotnie. Aby to było możliwe, powinniśmy wszelkie operacje Wykonywać nie na wartościach pikseli, a na wartościach nasycenia światła. I teraz istnieją pewne mądre programy, które potrafią takiego cudu dokonać. I tu być może niektórzy będą zaskoczeni, bo to wcale nie jest na przykład Photoshop, przykładami takich mądrych programów mogą być nuke, czy i tu uwaga, Blender. No właśnie, blender wykonując jakiekolwiek operacje na kolorach, nie używa wartości z pikseli, które mają w sobie korekcję gamy. Ale przekształca je wcześniej na tak zwaną przestrzeń linearną, czyli na wartości, które wyrażają nasycenie światła, czyli tutaj następuje odwrócenie tego efektu. I jeżeli w naszym materiale używamy tekstury, używamy image texture i mamy tę opcję ustawioną na color, dokładnie operacja, którą wcześniej pokazałem, zostanie wykonana. Wartości z pliku zostaną przekształcone z przestrzeni SRGB, w której są zapisane na przestrzeń liniową, czyli odzwierciedlającą nasycenie światła. Wszelkie korekcje kolorów, miksowanie kolorów, składanie render czy rzeczy, które dzieją się jeszcze w samym materiale, itd. Odbywają się bazując na poziomach nasycenia światła, czyli w sposób fizycznie poprawny, oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe. I teraz po wykonaniu wszystkich operacji na kolorach następuje korekcja gamy post factum, dzięki czemu efekt naszych działań będzie mógł być prawidłowo wyświetlony, ponieważ monitor ma swój błąd, jak pamiętamy. I teraz nie przejmujmy się za mocno tymi wszystkimi wykresami. Te rzeczy dzieją się z automatu. Nie musimy dodawać żadnych nodów, to się po prostu dzieje, a my zajmujemy się tylko tą częścią tylko działaniami artystycznymi. To Dzieje się w monitorze, na to nie mamy żadnego wpływu. Tutaj mamy plik. Ta operacja, przekształcenie na przestrzeń linearną, dzieje się automatycznie w programie. Jeżeli pracujemy w materiałach, dzieje się tak wtedy, kiedy opcję ustawimy na color, a nie na non-color data. Tutaj jest miejsce dla artysty, dla użytkownika. Natomiast to ostatnie przekształcenie, zanim obraz pójdzie na monitor. Też wykonywane jest automatycznie przez program. Ale jak już wcześniej wspomniałem, tylko niektóre programy są takie mądre. Inne programy używają wartości bezpośrednio z pliku, w ogóle nie przejmując się fizyczną poprawnością. Stąd na przykład biorą się różnice, które niektórzy pewnie znają i ich nienawidzą. Chodzi o to, że jak na przykład w Photoshopie zmiksujemy obrazy, używając jakiegoś trybu mieszania, a potem zrobimy dokładnie to samo w blenderze. Będziemy mieli inne efekty. Do tego musimy po prostu przywyknąć. Blender miksuje kolory czy wykonuje na nich inne operacje, bazując na fizycznej poprawności, a Photoshop standardowo tego nie robi. Oczywiście artyści nauczyli się i przyzwyczaili do radzenia sobie z niepoprawnością fizyczną Photoshopa, co więcej, wcale nie uważają tej niepoprawności za niepoprawność. Z tej niepoprawności narodził się na przykład taki dziwoląg jak. Tryb mieszania screen. To jest tryb, który jest używany wtedy, gdy tak naprawdę chcemy kolory do siebie dodać, ale w programach nie pracujących w przestrzeni liniowej, zwykłe dodawanie bardzo szybko spowoduje przepalenie finalnego koloru. No dobrze, to tylko taka mała dygresja. W Blenderze czy w Niuku takich problemów nie ma. No dobrze, wróćmy teraz do naszych normal map. W normal mapach nie są zapisane kolory. Tylko inne dane, w tym przypadku wektory. I żadna przestrzeń barwna w tej chwili nas zupełnie nie interesuje. My chcemy wziąć te wartości i wykonywać wszelkie wyliczenia bazując dokładnie na tych wartościach. Dlatego tutaj w nodzie Image Texture ustawiamy sobie tę opcję na none Color Data. Co oznacza nie przekształcaj wartości zawartych w pikselach z przestrzeni sRGB na przestrzeń linearną, tylko używaj dokładnie takich, jakie są zapisane w pliku. I teraz pokażę wam pewną ciekawostkę. Spójrzmy, jak to wygląda, jeżeli podepniemy sobie nasz image texture z naszą normal mapą, gdzie mamy ustawione non color data pod viewer node, może zduplikujmy sobie to i teraz Ctrl Shift click. Tutaj patrzymy bezpośrednio na ten color output naszego image texture. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda tu, a jak to wygląda tu. To jest oryginalny obrazek, a w ten sposób zostanie on wyświetlony. Jeśli przestawilibyśmy tę opcję na color, no to widzimy, że w zasadzie rezultat jest taki sam. I teraz dlaczego? Dlatego, że nasze monitory mają w sobie zawarty ten błąd, o którym wspomniałem na początku, niezależnie czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Tu, jeżeli ustawimy sobie na Non Color Data, wartości z piksela zostaną wpuszczone w cały ten układ. W związku z tym cały porządek, który tutaj mamy, został zaburzony, dlatego tak właśnie nasze kolory zostają, zostaną tutaj wyświetlone. Ale dla nas nie ma to najmniejszego znaczenia. Nas w ogóle nie interesuje, jak to wygląda, jak to jest wyświetlane. My tutaj bawimy się z wektorami, my tutaj bawimy się z wartościami. I teraz bardzo bym prosił, żeby ten tutorial potraktować jedynie jako króciutkie wprowadzenie w zagadnienie Color Management poruszyłem w zasadzie tylko jeden drobny element całej tej dziedziny wiedzy, czyli korekcja gamy, i oczywiście nie wyjaśniłem tego dokładnie. Ale po prostu zależało mi na tym, żebyśmy wszyscy choć mniej więcej rozumieli, o co w tym wszystkim chodzi, a w przypadku pracy z normal mapami. Zobaczycie, że pojawi się jeszcze potrzeba powrotu do tych zagadnień w momencie, gdy chcielibyśmy na przykład wyeksportować dwie zmiksowane ze sobą normal mapy, ale do tego wrócimy później. W tej części kursu to byłoby już na tyle.